Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Niestety zaczyna dziać się to, czego się obawiałem i przed czym ostrzegałem od wielu tygodni a mianowicie to, że Zachód, w trosce o swoje własne, partykularne interesy w tym interesy gospodarcze zacznie bardzo szybko łagodzić sankcje i być może nawet dogadywać się z Rosją, a my. A my zostaniemy z ręką w nocniku i w dodatku trochę bez sensu, ponieważ podpuszczą nas, my nałożymy na Rosję bardzo, bardzo, bardzo duże sankcje, przez co, gdy Zachód się cofnie, zostaniemy przez Rosję wskazani jako o ci źli, to ci są niedobrzy, to ta Polska jak zwykle tutaj garduje zobaczcie, Unia spoko, Stany spoko, a Polska to ci niedobrzy i się na nas bardzo, bardzo mocno zemszczą. A w dodatku, dlaczego będzie to troszkę bez sensu? Ano dlatego, że sankcje samej małej Polski Rosji za bardzo nie zabolą. Za to odwet Rosji na Polsce już, drodzy państwo, tak. Ja w swoich przewidywaniach, a w zasadzie obawach, nie byłem jasnowidzem, tylko pamiętam, co się działo po 2014 roku. I niestety teraz historia. Zaczyna się powtarzać. Pozwolę sobie na początku powołać się na źródło, żeby nikt mi nie zarzucił, że ja tutaj jakieś fake newsy robię. No to pierwszy to jest portal Do Rzeczy. Szokująca decyzja Komisji Europejskiej. Bruksela łagodzi sankcje dla Rosji. Tutaj nie ma żadnego znaku zapytania. Według portalu Do Rzeczy Bruksela łagodzi sankcje dla Rosji. No to skoro raptem minął miesiąc i Tydzień, półtora tygodnia od rozpoczęcia ataku i Bruksela już łagodzi sankcje dla Rosji, jak twierdzi portal do rzeczy. No to chyba zaczyna się dziać to, przed czym ostrzegałem, czego się obawiałem, ale żeby nie było, że to tylko jeden taki portalik. Drugi portal, biznesinsider.pl zaskakująca propozycja Komisji Europejskiej. Miała być bolesna dla Kremla, a Cyt a w cudzysłowie łagodzi. Dotychczasowe sankcje. No i może jeszcze, żeby było więcej, dziennik.pl, czyli Dziennik Gazeta Prawna, Komisja Europejska łagodzi sankcje wobec Rosji. Tu po raz pierwszy pojawia się znak zapytania, oburzające przecieki z Brukseli, ale w tym wypadku już o tych po oburzających przeciekach z Brukseli nie ma znaku zapytania, tylko jest twierdzenie. Ale żeby nie było, że, bo ktoś zaraz powie, a Krzyśku to tylko Unia Europejska, jeszcze są Stany Zjednoczone. No są Stany Zjednoczone, które zaczynają sygnalizować gotowość do podobnego zachowania. I tutaj, proszę bardzo, Poltar WNP. .pl USA Blinken. Rozważymy zniesienie sankcji, jeżeli przyczyni się to do zakończenia wojny. E, portal bankier.pl Blinken. Rozważymy zniesienie sankcji, jeżeli przyczyni się to do zakończenia wojny. RMFFM24. Blinken. O zniesieniu sankcji, rozważymy, jeśli przyczyni się to do zakończenia wojny. No i może jeszcze na końcu znowu gazeta prawna, tak jak w tym przypadku Unii była gazeta prawna, tak teraz niech będzie gazeta prawna e, w przypadku e, Stanów Zjednoczonych, Blinken, rozważymy zniesienie sankcji, jeśli przyczyni się to do zakończenia wojny. No to chyba, drodzy Państwo, e, bardziej jednoznacznych tytułów już nie trzeba. Komisja Europejska, zdaniem wielu portali informacyjnych, łagodzi sankcje wobec Rosji. W dodatku robi to w sposób dość cyniczny. Za chwilkę będziemy sobie o tym mówić. A Stany Zjednoczone anonsują, że jeśli Putin e, usiądzie do stołu rokowań i skończy się wreszcie ta wojna, to oni rozważą zakończenie e, rozwa, e, e, zakończenie... E, 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 Zniesienie sankcji. Nawet, drodzy Państwo, tutaj zwróćcie uwagę, jaki to jest tytuł. Rozważymy zniesienie sankcji, jeśli przyczyni się to do zakończenia wojny. Nie Niezłagodzenie, zniesienie. To tak, a propos tych wszystkich szumnych deklaracji, że te sankcje na pewno nie zostaną zniesione, że one będą trwały lata i że Rosja to już musi zostać całkowicie zniszczona przez te sankcje. I że one są nieodwracalne i będą trwały jeszcze długo, 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 nawet jak się wojna skończy. No, pan Blinken zdaje się, anonsuje Putinowi w tym momencie coś zupełnie innego. I żeby nie było wątpliwości, według mojej opinii, do tej pory przedstawiłem tytuły, fakty, teraz będzie opinia. Za chwilkę będziemy sobie czytać jeszcze te, te przykładowe z tych artykułów, bo przecież wszystkich nie ma sensu. One są bardzo do siebie podobne i komentować, ale najpierw taka moja opinia. Moja opinia jest taka, że to wszystko dzieje się ze źle pojętego pragmatyzmu. Albo znaczy tak. Unią Europejską rządzi pani Ursula von der Leyen, Niemka. Niemcy są ewidentnie zblatowane z Putinem. Też mi się wydaje, że był taki w ogóle pomysł e, Rosji na, e, na to, żeby Europa była dla nich co najmniej przychylna. E, no, co najmniej przychylna jest taka, że Rosja uzależniła Europę od swoich surowców energetycznych. I moim zdaniem udało im się to dzięki współpracy z Niemcami. Zwróćcie uwagę, Niemcy przez Nord Stream mieli dostawać gaz od Rosji, a dalej mieli go sobie odsprzedawać po Europie. Zarabialiśmy na tym gigantyczne pieniądze. I teraz ciekawostka, na jakie rynki, między innymi na jakie biznesy, kompletnie nie są nałożone sankcje Unii Europejskiej tak na surowce energetyczne ciekawostka że tak nałożyli te y, sankcje żeby jak najmniej atako y, atakowały znaczy nie atakowały jak najmniej uderzały w biznes niemiecki no bo oczywiście sankcje mają atakować Rosję no ale się to yy, obrywa się też rykoszetem, prawda? Czyli jak na przykład nie wolno by było importować surowców energetycznych z Rosji, no to w sposób oczywisty, Rosja na tym traci i bodajże w tym roku Europa zapłaciła Putinowi jakieś chyba 19 miliardów euro już za surowce energetyczne. A drodzy Państwo, mamy dopiero początek kwietnia, to chyba kupa hajsu jest nie? I jakoś tutaj Europa nie ma problemu z tym, że w ten sposób finansuje działania wojenne Putina, nie? Ale też, także to ewidentnie taka takie możliwość sprzedaży tych surowców energetycznych no to ewidentnie. Nie, jakby zakazanie tej możliwości uderza w Putina, no bo on to może sprzedawać do Chin i do Indii, ale taniej, no ale też uderza w Niemcy, no bo Niemcy już nie mogą kupować, a więc nie mogą robić na tym deala. Bardzo ciekawe. Um, też jak już jesteśmy przy tej Unii Europejskiej, to trochę sobie po powiedzmy, zaraz powiemy o Stanach. Zaraz powiedzmy o Stanach. Um, a mianowicie tutaj ciekawostka jest taka, że ta Unia Europejska robi takie też m.in. sankcje pozorne. Na przykład y, zakazali eksportu do Rosji paliwa lotniczego. No. Pięknie, tak, na papierze wygląda super. Jak jakiś taki propagandista polityczny dostanie to na karce, to będzie mógł brzmieć: Zobaczcie, jaka tutaj Unia Europejska jest super. Paliwa lotniczego nie będzie można sprzedawać do Rosji i nie będzie już napędzania europejskim paliwem rosyjskiej machiny wojennej Putina, nie będą już samoloty, które niosą śmierć, latać na wasze z Unii Europejskiej. No, problem jest taki, że nigdy tak nie było, bo Unia Europejska, bo, bo Rosja nie importowała. Paliwa lotniczego z Unii Europejskiej. Tak. Zakazali czegoś, co się nie działo. To mniej więcej tak jak kiedyś pamiętam się wkurzyłem na jedną taką mikrotelewizję, która wymyśliła sobie, że będę ich bezpłatnym pracownikiem i będę Bóg wie ile do nich tam chodził i za darmo występował. Się wkurzyłem i powiedziałem już, że, że nie chcę. No to oni powiedzieli, że ty masz. Mba, jakiś koleś od nich, mam gdzieś nazwisko, wiedział, że dopóki ja tam pracuję, to ty nigdy tam nie będziesz zapraszany. No właśnie o to mi kurde chodziło, nie? To trochę tak samo tutaj. Ehm, no, Rosja nigdy nie kupowała z Europy paliwa lotniczego, to jest zakażą i nie będzie mogła. Co prawda, w warstwie faktycznej kompletnie nic się nie zmieni, ale wtedy nie kupowała, bo nie chciała, a teraz nie kupowała, bo nie może. No. Propagandziści zawsze sobie, drodzy Państwo, poradzą. Jest tam też kwestia tego, że bodajże kandydująca do Unii Europejskiej bodajże Serbia nie będzie objęta ta obowiązkiem przystąpienia do tej, nazwijmy to, Unii Sankcyjnej. W związku z tym przez tą Serbię będzie można obchodzić wszystkie te sankcje. Czyli na przykład, nie wiem, przykładowo nie wolno tam wysyłać nie wiem, na przykład śrubek, no to wyśle się z śrubki do Serbii i, Serbii, i, i Serbia już będzie mogła eksportować. Po prostu takie Se Serbia stanie się takim hubem eksportowym i importowym do obchodzenia sankcji. No. Przerażające. Nie mówiąc już o tym, że rezygnują z sankcji na przykład na części do samochodów luksusowych i inne tego typu rzeczy, to tak? A propos tego, że tak w mediach głównego nurtu nam mówili, że jest taki plan, żeby przycisnąć tych oligarchów, nie? tych bogatych i tą rosyjską klasę średnią, żeby ich przycisnąć, że jak oni zostaną przyciśnięci, poczują się źle, poczują się tak to nazywa się uciśnięci, skrzywdzeni, odczują te sankcje. No to wtedy oni przycisną swoich tych, tych oficjeli, i ci oficjele przycisną Putina, i będzie po wojnie. No i jednym z metodem było im utrudnienie im życia. No to na pewno to, że już będą mogli kupować części zamienne do swoich samochodów. To jest chyba raczej zmniejszenie prawdopodobieństwa, że tak się stanie, czy tak się nie stanie. Dlaczego się tak dzieje? Moim skromnym zdaniem, dlatego się tak dzieje, że kraje Unii Europejskiej dbają o swoje interesy. Jakie to są głównie samochody luksusowe? Takie produkowane w Europie, nie? no bo zakładam, że produkcja części do samochodów luksusowych, yy, znaczy sprzedaż części do samochodów luksusowych, to są, chodzi o te, które są w Europie produkowane, a te są produkowane raczej do yy, europejskich marek, prawda? To jakie samochody takie europejskie kojarzą Wam się z luksusowymi. Skoda? No raczej nie. Chociaż Skoda też już, kurde, należy do Niemiec. No ale kurczę, no, najbardziej luksusowe marki europejskie to jest Mercedes. O kurde, niemiecka marka. Już pomijam, do kogo należy i tak dalej, no ale marka jest niemiecka. Fabryki główne są w Niemczech, tak? Mercedes. BMW? Czyli Bawarisze, Motor, coś tam, nie? Kurde, Porsche? Też chyba Ferdynand, Porsche to chyba był Niemcem? No, kurde, ten najważniejszy przemysł motoryzacyjny w ogóle w Europie, w Unii Europejskiej, to zdaje się, kurde, że do Niemców należy. No, cóż za kurde przypadek, nie? I tak dalej, i tak dalej. Czyli zobaczcie, dojdzie do tego, że Polska będzie się wykrwawiać. Ehm, będziemy z jednej strony, ehm, z jednej strony będziemy ehm, nie importować z Rosji rzeczy, przez co będą albo niedobory, albo będą y, zamienniki droższe, czyli będziemy, mimo tego, że jesteśmy biednym krajem, y, będziemy drożej płacić, lub nie mieć, y, mieć. nie będziemy eksportować, czyli będziemy, nie będziemy zarabiać. Jednocześnie zachód dba o to, żeby było tak zwany business like usual, żeby te sankcje były takie, że one dotkną rykoszetem, ale innych, nie ich, najsilniejsze w, Niemczech, najsilniejsze w Unii Europejskiej są Niemcy, więc Niemcy dbają tak, żeby jak najmniej w nich ułożyło, u, 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 uderzyło. A na koniec dnia pretensje będą do nas, bo to przez Polskę jeżdżą tiry, którymi odbywa się handel między, Unią, między Zachodem a Rosją. Drodzy Państwo, to jest coś, o czym miałem zrobić oddzielny vlog, zwłaszcza w kontekście wypowiedzi tego marszałka Senatu, który przeprosił za to Ukraińców, czyli w imieniu kraju uznał winę. Drodzy Państwo, przykładowo, Niemcy coś Rosji sprzedają, Niemcy coś od Rosji kupują, jeździ to zgodnie z zasadami Unii Europejskiej, przez Polskę i nam nie wolno zgodnie z zasadami Unii Europejskiej tego zatrzymać. Niemcy nie przepraszają. Niemcy mają, nie mają z tym żadnego problemu. Rosja, no to Rosja w ogóle nie przeprasza. Rosja ma wywalone na wszystko. A my mamy się uznać za winnego, bo ten handel odbywa się między innymi dzięki polskim drogom. Jakoś, że te tiry jeżdżą po niemieckich drogach, nie ma problemu. Tylko po polsce są. I żeby nie było wątpliwości, to nie jest tak, że mi się ta sytuacja podoba, ale przede wszystkim nie podoba mi się yy, sytuacja, w której no, dochodzi do takiej sytuacji, na, jak przykładowo, że ktoś komuś dał w mordę na moim trawniku. I pretensje nie są do tego, kto dał w mordę bandyty, który zaatakował, tylko do mnie, bo to było na moim trawniku. To, co ja miałem kurde zrobić? Wywalić tych ludzi. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Ja przypominam, że jesteśmy w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej jest zasada swobody przepływu towarów. I my nie możemy tak po prostu nie wpuścić tych np. niemieckich tirów na polskie drogi. To jest bardzo ciekawe. I żeby nie było wątpliwości, to nie jest tak, że mi się ta sytuacja podoba. Wręcz przeciwnie. Natomiast przede wszystkim nie podoba mi się winienie Polski. De facto za rzeczy, które robi Zachód. Ze Stanami Zjednoczonymi jest, drodzy Państwo, bardzo podobnie. Wydaje mi się, że Stany Zjednoczone po prostu dbają o swoją gospodarkę. Wystarczy spojrzeć. Ja to już mówiłem zresztą na, na jakimś vlogu, że o ile w wersji tej militarnej, no to przynajmniej z mediów głównego nurtu dochodzą do nas takie. Takie doniesienia, że Rosja sobie no nie radzi tak dobrze, jak chciała, być może nawet przegrywa, prawda? ale to. To są doniesienia, tak? Jedni będą w nie wierzyć, drudzy w nie nie będą wierzyć. Ja zakładam, że tak jest. Ja zakładam, drodzy Państwo, że tak jest. No, na pewno ta na pewno o Rosji nie wyszło. I to bardzo dobrze, że im nie wyszło. Um, zaatakowali tą Ukrainę. To nie jest dobre. Nie powinno tak być. Trzeba potępiać wojny agresywne. Dziś zaatakowali Ukrainę. Jutro cholera wie, kogo zaatakują. Zburzyli spokój w Europie. To jest bardzo niedobre, że tak się dzieje. Tak? Um, natomiast, jeśli, natomiast to, czego nam media głównego nurtu już tak do końca nie mówią. A co bardzo wyraźnie widać ze wskaźników, to to, że, że o ile, jak już jeszcze raz powtórzę, no wydaje się, wygląda na to jest, że Rosja no, przegrywa konflikt militarny na Ukrainie. Tak, przegrywa. A, a, a na pewno, na pewno nie przebiega on zgodnie z jej myślą, o tyle. Konflikt gospodarczy to już nie do końca. Drodzy Państwo, e, Rubel. E, rub, rubel, e, drodzy Państwo, się umacnia. No. Były takie momenty, że rubel, kosz... że jeden rubel kosztował 3 grosze. Teraz kosztuje już 5 do złotówki. Rubel do dolara też, też się umacnia. Znowu giełda amerykańska to tak sobie średnio 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 radzi, prawda? No, drodzy państwo, wydaje się, że tam gospodarczo to sobie Stany Zjednoczone tak średnio radzą. No. No, właśnie, drodzy państwo. I mi się wydaje, że po to nie to robią. E, że, że zauważyli, że po prostu, przepraszam za wyrażenie, haj się nie zgadza. I najpierw były szczytne idee ze strony Stanów Zjednoczonych i Zachodu. Chcę wierzyć, że prawdziwe. A potem uznali, że ich biznes, e, że ich biznes, ich, ich kasa. Jest, yy, y, 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 y. jest. Jest po prostu dla nich ważniejsza. I tyle. I to mi się bardzo, drodzy Państwo, nie podoba. Bardzo mi się nie podoba. Bo jeżeli, jako grupa, jako Zachód, w tym Polska, żeśmy się na coś umówili, między innymi na to, że nakładamy sankcje na Rosję. I Polska za tym poszła, to nie można potem tak po prostu się cofać. A taka Polska, która nałożyła m.in. takie sankcje, nazwijmy to na przykład, ja nie wiem, jakby to nazwać, takie. Takie sankcje no, pozaunijne, tak? nie że jako wspólnota, tylko pozaunijne, na przykład dotyczące tych surowców energetycznych, no zostaniemy z ręką w nocniku. Uważam, że to jest po prostu brak solidaryzmu ze strony naszych sojuszników, zarówno ze strony Unii Europejskiej, jak i ze strony Stanów Zjednoczonych. Brak solidarności tutaj z nami, Polakami, no i oczywiście z Ukraińcami. Ja tak, tak przypomnę, że e, być może, ale dobra, to już zostawmy, ale. Mi się tak wydaje, że ta Ukraina to została tak wystawiona przez Zachód, że im tak naobiecywali pewnych rzeczy. Ale to już jest temat na zupełnie inną kwestię. Drodzy Państwo, przeczytajmy sobie, żeby nie było, że ja oszukuję. Przeczytajmy sobie po jednym artykule. Niech będzie Business, business Insider. Business Insider, patrzę, kto to napisał. Niestety ktoś, kto to napisał, się nie podpisał. Przeczytajmy sobie fragmenty tego artykułu. Zaskakująca propozycja Komisji Europejskiej miała być bolesna dla Kremla, a łagodzi dotychczasowe sankcje. Pomimo zapowiadanego przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, tu trzeba zrobić ważną gwiazdeczkę, to jest była minister obrony Niemiec. To jest ta, o której żeśmy parę razy rozmawiali sobie w kontekście obronności Niemiec. No, nazwać ją grabarzem niemieckiej armii to oczywiście to nie wiem, czy to przesada, czy nie przesada. W każdym razie, no, doprowadziła niemiecką armię do stanu takiego, że no, jestem przekonany, że niemiecka armia jest dużo słabsza od ukraińskiej. Tam wręcz dochodziło do kanibalizacji czołgów, w sensie takiej, że wyjmowali z, jedn z, jed z jednych czołgów części, żeby wsadzić do drugich. Jakie straszne rzeczy się tam działy. E no i ona zapowiedziała bolesne sankcje wobec Rosji. Propozycja Komisji Europejskiej zaprezentowana w weekend ambasadorom państw Unii Europejskiej jest kosmetyczna. I de facto łagodzi dotychczasowe sankcje. Restrykcje informują PAP, unijne źródła dyplomatyczne w Brukseli. W weekend w Brukseli toczyły się konsultacje państw członkowskich, podczas których komisja zaprezentowała zarys propozycji nowych sankcji wobec Rosji. Taką propozycję, i zobaczcie, jaki to jest, trochę taka ściema, bo jak mówią, Propozycja nowych sankcji, no to człowiek myśli, że to będą nowe sankcje. A tam jest też m.in. łagodzenie. No to to powinno się co najwyżej zmieniać nowe zasady, nazywać nowe zasady wobec sankcji, a nie nowe sankcje. Taką propozycję, która miała. By być bolesna dla Klemra, von der Leyen zapowiedziała 24 lutego, czyli 24 lutego powiedziała, że będzie bolesna, a teraz wychodzi, że nie do końca. Część krajów, w tym Polska, wyraziła jednak duże rozczarowanie nowym projektem, w tym skalą proponowanych uchyleń od sankcji oraz propozycjami restrykcji, które określone są jako kosmetyczne. Komisja Europejska nie zaproponowała przykładowo objęcia sankcjami energetyki, w tym ropy, gazu i węgla, jak również transportu. Tak. Czyli te tiry nadal będą mogły legalnie jeździć przez terytorium Polski, a Polska będzie obrywała, że jeżdżą. A to decyzja Komisji Europejskiej, na czele której stoi Niemka, a Niemcy są cholernie zainteresowani, żeby tak było. No kurde. Jaki to przypadek? Tak samo z gazem. Ja nie pamiętam, ile procent ropy do polskich rafiderii pochodziło z Rosji, ale chyba coś koło 50. Jakoś my możemy. I pytanie straszne. najgorsze jest to, że zadanie pytania, czy powinniśmy w kontekście tego, że Unia Europejska się uchyla i czy powinniśmy wychodzić przez szereg, to nazwą cię ruskim agentem. Ha. A to jest chyba zasadne pytanie. Czy powinniśmy wychodzić przez szereg, prawda? Propozycja zawiera szereg zapisów dotyczących wyłączenia z sankcji niektórych obszarów gospodarczych. Przykładowo, Komisja Europejska proponuje wykreślenie z listy sankcji, czyli to już było, ale teraz nie będzie, części zamiennych do luksusowych samochodów. To jest to, co mówiłem. No, dziwnym trafem gro luksusowych samochodów robią w Europie Niemcy. Odstępstwa mają dotyczyć też m.in. produktów luksusowych. Jak myślicie? Czy produkty luksusowe to są wysyłane do Rosji dla takiego biednego, typowego Rosjanina, który żyje tam sobie na jakiejś zapadłej wsi i którego, który nie umie się wymigać od poboru, czy na przykład bogatego Moskwianina? To no mi się wydaje, że jednak dla bogatego Mioskwanina. Pytanie też, czy to nie jest czasem w drugą stronę, że może elity yy, chciałyby jakieś rosyjskie luksusowe towary sobie posmakować, pokupować, a przez te sankcje nie mogli. No wiecie, yy, zbliża się Wielkanoc. Yy, niektórzy bogacze na Wielkanoc sobie jedzą kawior, a najlepszy jest bodajże z Białugi, bodajże rosyjski kawior jest bodajże najlepszy. Współpracy kosmicznej z Rosją, czy dostaw paliwa do elektrowni jądrowych? No to też te dostawy paliwa do elektrowni jądrowych, to znowu chyba, zdaje się, Francja najbardziej jej na tym chyba zależy, tak mi się wydaje. Propozycja zakłada też zwolnienie Serbii, państwa kandydującego do Unii Europejskiej, z konieczności przyłączenia się do unijnych sankcji. Na pewno się z tym nie zgodzimy, powiedział PAP, unijny dyplomata. Tak, to jest to, o co mówiłem o tej Serbii, że idealna furteczka, że jak ktoś będzie sobie chciał omijać te sankcje, to sobie ominie za pośrednictwem Serbii. Według źródeł PAP część dyplomatów określiła propozycję komisji jako symboliczne i nieadekwatne do wydarzeń na Ukrainie. Komisja Europejska proponuje na przykład wprowadzenie przez Unię Europejską zakazu eksportu paliwa lotniczego do Rosji. Ale przecież Rosja nie importuje paliwa lotniczego z Unii. No, to jest też to, co mówiłem na początku. Komisja proponuje też. Wykluczenie z przetargów rosyjskich podmiotów, ale z wyjątkiem współpracy w dziedzinie energetyki nuklearnej i kosmicznej. Proponuje też dodatkowe sankcje zakazujące importu drewna, ryb i produktów morskich. Jednak w sytuacji, w której Rosja kontynuuje agresję wobec Ukrainy, a cały czas giną sam cywile, takie zapisy są znikome, dodaje unijny dyplomata, który zaangażowany był w weekendowe konsultacje. Część Dyplomatów krajów Unii Europejskiej, które chcą zaostrzenia sankcji, odbiera argumentację komisji, że dotychczasowe restrykcje są bardzo skuteczne. Odpiera. Sankcje wprowadzone, no tak są skuteczne, że rubel zyskuje na wartości. Sankcje wprowadzone dotychczas przez Unię Europejską są po prostu słabe. W Rosji nastąpiła stabilizacja sytuacji gospodarczej. Nieprawda, im się poprawia niestety. Po rublu widać, tak? Stabilizacja, stabilizacja kursu rubla. No, stabilizacja kursu rubla to już na pewno nie nastąpiła. Rubel urósł. Jest mniej więcej taki jak przed atakiem, być może nawet trochę droższy. Moskiewska giełda pracuje i odnotowuje wzrosty. Rosyjski bank centralny luzuje wprowadzone ograniczenia w wewnętrznych transferach finansowych. Gazprom odnotowuje rekordowe zyski ze sprzedaży surowców, otrzymując ponad 900 milionów euro dziennie w sprzedaży, dziennie, drodzy Państwo, 900 milionów to jest prawie miliard, dziennie Pojawia się pytanie, ile osób musi jeszcze zginąć na Ukrainie, by decydentów w Brukseli ruszyło sumienie. Jeśli chcemy zatrzymać wojnę, musimy wprowadzić poważne sankcje w obszarze energetycznym, czyli ropy, węgla i gazu, trzeba objąć restrykcjami również transport morski i drogowy. To, co pokazano, jest nieakceptowalne, mówi pap unijny dyplomata. To tak a propos w kontekście tego, że nas to na pewno będzie Unia bronić. Przypominam, jacy byli oburzeni na to, co się działo. No, mi się wydaje, że gdyby nas zaatakowali, mogłoby być bardzo podobnie. Ze źródeł pap wynika, że wśród krajów Unii Europejskiej yy, przeciwnikami zaostrzenia sankcji są przede wszystkim Niemcy. Kurde. No nie domyśliłbym się, biorąc pod uwagę, jak to w praktyce wygląda, które przekonują, że zbyt silne restrykcje unijne uderzą w niemiecką gospodarkę. No właśnie, to jest argument Niemców. Nie zrobimy tego, bo nam się to nie opłaca. Polska może tracić. Niemcy nie. Zobaczcie, w warstwie gospodarczej jest dokładnie to samo, co w warstwie militarnej z tymi bigami na przykład. Te bigi wyraźnie pokazywały, jak było. Polskie migi startujące z polskiej bazy lecące do Ukrainy, spoko, luz, nie ma problemu, zróbcie to. Podpuszczali nas. Polskie migi startujące z niemieckiej bazy i lecące do Ukrainy, Oj nie, to za duże zagrożenie, tak nie może być. Projekt nowych restrykcji ma zostać przedstawiony w tym tygodniu. Dobra. No i teraz może, drodzy Państwo, za bankierem PL o tym blinkenie, albo może jednak nie za bankierem PL. Patrzę, kto tu ma najlepszy artykuł. Może Dziennik Gazeta Prawda. Osoba, która to napisała, się nie podpisała niestety. E, tytuł Blinken. Rozważymy zniesienie sankcji, jeśli przyczyni się to do zakończenia wojny. Czyli tutaj już nawet moim zdaniem wymówkę Stany Zjednoczone ujawniły. Na podstawie jaka będzie wymówka, żeby wszystko wróciło do normy no znaczy dla nich wróci do normy. Unia się dogada, Niemcy się dogadają, Stany się dogadają, a my będziemy mieli taką powtórkę z rozrywki jak w 2014. Tego się obawiam, tego się obawiam. Wymówka będzie taka, że no dzięki temu, dzięki temu udało się zakończyć wojnę, że to się przyspieszyło. A wydaje się, że termin zakończenia tej wojny to już jest raczej bliższy niż dalszy. Tak mi się wydaje na podstawie tego, co tam śledzę z różnych mediów, z różnych mediów, nie tylko polskich, że wydaje się, że tam Rosja spróbuje jeszcze jednego ataku, zajmie pewną część terytorium i usiądą do rozmów. Tak mi się wydaje, chyba, że się Ukraina nie zgodzi. Ale biorąc pod uwagę, że tutaj po tych słowach Blinkena, to mi się wydaje, że Stany będą naciskać na Ukrainę, żeby jednak się zgodzili. I powiedzą, proszę bardzo, dzięki nam tutaj tylko kawałek Ukrainy. Ukraina straciła, ale i tak już tam. Zobaczycie, coś tak czuje. Blinken, rozważymy zniesienie sankcji, jeśli przyczyni się to do zakończenia wojny. Stany Zjednoczone rozważą zniesienie wprowadzonych przeciwko Rosji sankcji, jeśli pomoże to zakończeniu wojny i utrzymaniu suwerenności Ukrainy. Powiedział w niedzielę sekretarz stanu USA Antony Blinken w wywiadzie dla telewizji NBC. Blinken Opowiedział, i to oczywiście jest dziennik Gazeta prawda? Blinken opowiedział w ten, odpowiedział w ten sposób na pytanie: Czy zniesienie sankcji na Rosję może być częścią negocjacji między Rosją a Ukrainą? Jak zasugerował, państwa, które nałożyły sankcje, będą kierować się tym, czego chce Kijów. Jeśli Ukraina zdecyduje, że może zakończyć tę wojnę i śmierć i zniszczenie, zapewnić sobie dalszą niepodległość i suwerenność, a będzie to wymagać zniesienia sankcji, to oczywiście to rozważymy, powiedział Blinken. Jak do... Czyli jeszcze powiedzą, że Ukraina tego chciała. Jak powiedział Blinken, jak czytamy, celem sankcji jest zmiana zachowania Rosji, a nie utrzymanie retorsji na stałe. A to jest coś nowego, bo do tej pory mówili, że to jednak utrzymanie retorsji na stałe, po to, żeby Rosja więcej nikogo nie zaatakowała. Że prawda? Wcześniej w wywiadzie dla CNN Blinken zastrzegł jednak, że USA w tej chwili skupiają się na kolejnym poszerzeniu i zacieśnieniu sankcji. Ciekawe, czy tak jak, sta jak Unia Europejska. Odnosząc się do e, efektu dotychczasowych restrykcji w świetle umacniania się kursu rubla, szef amerykańskiej dyplomacji ocenił, że jest to efekt sztucznego e, podtrzymywania kursu i w długim terminie jest to nie do utrzymania. Zobaczymy. Podkreślił, że według prognoz ekonomistów Rosja zaliczy w tym roku 10% spadek PKB, podczas gdy większość gospodarek będzie cieszyć się wzrostem, wychodząc z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku Polski. A drodzy Państwo, jeszcze taka ciekawostka. Dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o podniesieniu, utrzymaniu lub obniżeniu. Obniżeniu stóp procentowych. Także zapraszam, będę to komentował. Zobaczymy, jak, jak to wyjdzie. Biorąc pod uwagę, że złotówka się osłabia, to rynki uznają, że ta decyzja będzie niewystarczająca. O, tak to powiem. No ale rynki czasem się mylą. Trzymajcie się, drodzy Państwo. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pa!